Cześć, tu Ola i kanał Polegi Travels. Dzisiaj opowiem Wam trochę o egipskiej kuchni, a dokładnie o egipskiej kuchni wegańskiej i trochę o kuchni wegetariańskiej. Wydaje mi się, że ten temat nie jest zbyt dobrze znany, tak więc jeżeli ciekawi was, co ma do zaoferowania egipska kuchnia wegańska, to zapraszam do oglądania. Mam wrażenie, że o egipskiej kuchni bardzo często mówi się o, jako o takiej kuchni, w której króluje mięso, gdzie mięso musi być w każdym posiłku, jest jedzone praktycznie codziennie, a w rzeczywistości nie do końca tak to wygląda. Wydaje mi się, że taka opinia bierze się stąd, że mięso jest uważane za taki lepszy produkt, więc jeżeli na przykład zapraszamy kogoś do siebie do domu i przygotowujemy obiad, no to mięso powinno się na tym stole pojawić. W związku z tym osoby, które na przykład jadą do Egiptu i zostają zaproszone na obiad do egipskiego domu, no to podawane jest im mięso. Ale nie oznacza to, że Egipcjanie mięso jedzą codziennie. Tak naprawdę mięso i też ryby i owoce morza, które w miejscowościach nadmorskich są takim lepszym jedzeniem, to są produkty drogie. I coraz mniej osób w Egipcie stać na to, żeby mięso jeść kilka razy w tygodniu, jeszcze mniej osób stać na to, żeby mięso jeść codziennie. Więc rzeczywistość egipska wygląda tak, że to mięso owszem jest, ale jest też bardzo dużo potraw wegetariańskich, często nawet wegańskich, z tym, że Egipcjanie nie przykładają do tego dużej wagi. W Egipcie często jest też taka opinia, że nie je się mięsa dlatego, że kogoś po prostu na kupienie mięsa nie stać, a nie dlatego, że świadomie wybiera, żeby na przykład mięsa nie jeść, tylko jeść wegetariańsko lub wegańsko. Nie mówię, że zawsze tak jest, dlatego że w Egipcie też jest dużo osób, które samodzielnie decydują się na przykład na dietę wegetariańską czy wegańską, ale wciąż w wielu środowiskach panuje takie przekonanie, że mięsa się nie je po prostu dlatego, że jest... Drogie i mięso jest przeznaczone na wyjątkowe okazje, czyli na przykład na święta albo gdy zaprasza się do domu gości. I Egipcjanie, którzy na przykład mięsa nie jedzą na co dzień, tylko na właśnie takie bardziej specjalne okazje, a na co dzień gotują wegetariańsko, nie przykładają do tego dużej wagi, że to są dania wegetariańskie. Po prostu w taki sposób jedzą na co dzień i nikt o tym za dużo nie myśli, czy to jest wegańskie, czy wegetariańskie. W kuchni egipskiej jest bardzo dużo dań, które można przygotowywać i w wersji mięsnej, i w wersji bezmięsnej, która jest jednocześnie wegańska. Tak jest na przykład w przypadku bardzo popularnego egipskiego dania, czyli mahshi, nadziewanych warzyw. Niektórzy robią farszy do mahshi z mięsem mielonym. Inni bez mięsa i w farszu jest tylko ryż, sos pomidorowy i przyprawy. Tak samo jest nawet z ryżem z makaronem, bo nawet ryż można gotować na wywarze mięsnym, a można na wywarze warzywnym. Tak jest też z każdą zupą w Egipcie: czy muluchia, czy lisana lasfur. Każda z zup może być gotowana na wywarze z mięsa albo na wywarze warzywnym i wtedy będzie to zupa wegańska. Nawet bardzo popularne mięsne danie, czyli fatta, to jest takie danie składające się z ryżu, chleba, baladi, oczywiście gotowanego mięsa i obsypane jest jeszcze smażonym czosnkiem. Nawet to danie w Egipcie robi się też w wersji bezmięsnej. Tak więc tych możliwości, żeby jedno danie w Egipcie zrobić w wersji i mięsnej, i bezmięsnej jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od naszego gustu. Ja od kilku lat już nie jem mięsa, więc my, jak teraz podróżujemy po Egipcie, to zawsze pytamy, czy na przykład konkretne danie, jak ryż, albo jakaś zupa, było gotowane na bulionie mięsnym, czy nie. I wtedy już wiemy, czy dane danie jest wegetariańskie, czy jednak nie. Ale jednocześnie w kuchni egipskiej jest też bardzo dużo dań, które są po prostu wegetariańskie. I to jest na przykład falafel, ful, kusheri. Także tych dań, które można zrobić tylko w wersji wegetariańskiej, też jest całkiem sporo. I co ciekawe, te dania są jednocześnie wegańskie. Dlatego że w ogóle w egipskiej kuchni dosyć mało używa się nabiału, jak na przykład mleka, jogurtów czy śmietany. Używa się owszem jest sporo dań, które mają te składniki, ale mam takie wrażenie, że jest ich dużo mniej niż na przykład w kuchni polskiej. Częściej w Egipcie używa się tych składników do przygotowania różnych deserów, natomiast takich dań obiadowych yy, niezbyt często. Co sprawia, że właśnie bardzo dużo dań takich jak falafel, ful czy kusheri jednocześnie jest też wegańskich. Jak wygląda sytuacja z jedzeniem wegańskim? W Egipcie nie ma aż tak dużej tendencji do powstawania wegańskich restauracji, jak na przykład ma to w Polsce, gdzie tych miejsc jest coraz więcej z wegańskim jedzeniem. W Egipcie nie jest to aż tak popularne. Można takie miejsca znaleźć oczywiście w Kairze, bo to jest ogromne miasto i mieszka tam dużo cudzoziemców, którzy też są bardziej zainteresowani taką właśnie kuchnią. Natomiast wśród Egipcjan restauracje wegańskie są dosyć dziwne. No chyba oczywiście, że ktoś sam zdecydował się właśnie na dietę wegańską, więc oczywiście wie gdzie takich miejsc szukać, ale tak dla przeciętnego Egipcjanina wegańskie znaczy jakie. Ludzie też nie wiedzą, jaka to jest kuchnia wegańska, nie przykładają do tego dużej wagi, więc też te miejsca, restauracje wegańskie nie są aż tak bardzo popularne. Ale czy to oznacza, że dań wegańskich w Egipcie nie ma? Oczywiście, że nie. Zdradzę Wam dzisiaj sekret, jak dania wegańskie w Egipcie znaleźć, bo mam wrażenie, że bardzo mało osób w ogóle o tym wie. A warto to wiedzieć, jeżeli wybieracie się do Egiptu i akurat właśnie jesteście na diecie wegańskiej. Poza oczywiście daniami, które mogą być w wersji mięsnej albo w wersji wegańskiej i daniami, które generalnie są wegańskie, jak na przykład falafel czy kuszeri, jest jeszcze jeden sposób w Egipcie, aby znaleźć dania wegańskie. Szacuje się, że między 10 a 15% mieszkańców Egiptu stanowią chrześcijanie, a większość z nich należy do koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego. Niewiele się wie tak naprawdę o koptach i to nie mówię tylko o Polsce, ale też o samym Egipcie, gdzie muzułmanie, które stanowią większość, często nawet nie wiedzą, jakie są koptyjskie tradycje i obrzędy, dlatego też wydawało mi się tak ważne, żeby Wam o tym opowiedzieć. Dlatego, że religijni Koptowie zachowują ścisły post, w trakcie którego nie tylko nie jedzą mięsa, ale też innych produktów odzwierzęcych, takich jak mleko, śmietana, jajka i to sprawia, że jedzą dania całkowicie wegańskie. O co chodzi z tym postem i kiedy Koptowie poszczą? Okresów postnych w kościele koptyjskim jest całkiem sporo, ale postaram się Wam szybko i w skrócie o nich opowiedzieć. Po pierwsze, religijni koptowie poszczą w każdą środę i piątek. Później jest post w czasie adwentu, czyli 40 dni przed Bożym Narodzeniem. Dalej, w lutym, jest trzydniowy post, tak zwany post Niniwy. Następnie mamy post przed świętami wielkanocnymi, który trwa 55 dni. Później jest tak zwany post apostołów lub też post Piotrowy, który zaczyna się po zielonych świątkach i trwa aż do 12 lipca, więc jego długość tak naprawdę zależy od tego, kiedy akurat wypada. Wielkanoc. Może trwać tydzień, może trwać kilka tygodni. Kolejnym okresem postnym jest sierpień, a dokładnie czas od 7 do 21 sierpnia, czyli dwa tygodnie postu nazywanego Postem Maryjnym, dlatego że ten post poprzedza święto w wzięcia Najświętszej Marii Panny, które w Kościele w Koptyjskim ma miejsce 22 sierpnia. Tych okresów postnych w kościele koptyjskim jest całkiem sporo. Dodatkowo koptowie poszczą w każdą środę i piątek, więc szacuje się, że w ciągu roku tych dni postnych jest około 200. Wszystko zależy od tego, jak wypada akurat Wielkanoc, bo to od niej zależy później długość trwania postu piotrowego, więc to może być trochę mniej, trochę więcej, ale szacuje się, że mniej więcej około 200 dni w ciągu roku koptowie poszczą, a gdy poszczą jedzą całkowicie wegańsko. I teraz warto wiedzieć, że w tym poście są pewne wyjątki, dlatego że w niektórych okresach postnych zezwala się na jedzenie ryb. Rybę można jeść w czasie postu, w czasie Adwentu, postu Piotrowego i postu w sierpniu, który poprzedza święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To są takie trzy okresy, kiedy jedzenie ryb jest dozwolone. Ale z kolejnym wyjątkiem, dlatego, że w tych okresach nie można jeść ryb w środy i w piątki. W pozostałe dni w tych okresach postnych można jeść ryby, ale w środy i piątki nie. Wiem, że brzmi to trochę skomplikowanie, ale nie jest aż tak trudne do zapamiętania. Warto wiedzieć, że w tych niektórych okresach postnych zezwala się na jedzenie ryb, ale jednak w czasie większości koptowie. Jedzą dania tylko wegańskie. W związku z tym, że Koptów mimo wszystko w Egipcie jest dużo i tych dni postnych jest całkiem sporo, a wyjątki dotyczące możliwości jedzenia ryb lub nie nie są dla wszystkich takie oczywiste, to każda większa restauracja w Egipcie w swoim menu oferuje przynajmniej jedno danie postne. I bardzo często w Egipcie jest tak, że jeżeli pójdziecie do restauracji i zapytacie o danie wegańskie, to nikt nie będzie wiedział o co wam chodzi. Ale gdy powiecie, że zamawiacie danie postne, to już wszyscy zrozumieją o jakie danie chodzi. Warto sobie zapamiętać, że dania postne w menu w egipskich restauracjach znajdziecie pod nazwą Siami, i tak też należy o nie pytać. Zamiast pytać o danie wegańskie, zapytajcie po prostu o danie postne, czyli Siami, i już wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Jeśli mimo to macie w Egipcie problemy, żeby znaleźć dania wegańskie, to warto pójść do restauracji prowadzonej przez egipskich chrześcijan i tam poprosić o danie postne, dlatego że egipscy chrześcijanie najlepiej wiedzą jak takie dania przygotować. Więc w razie gdybyście mieli jakiekolwiek problemy, to polecam właśnie poszukać restauracji prowadzonej przez egipskich chrześcijan. Tam na pewno podadzą wam dobrze przygotowane dania postne, czyli dania wegańskie. Mam nadzieję, że to był dla Was ciekawy odcinek. Wydaje mi się, że mało osób w ogóle zna koptyjskie tradycje i też mało osób zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wegańskie jedzenie w Egipcie jest łatwo dostępne. Często spotykam się z tym, że ludzie mówią, że wegańskiego jedzenia w Egipcie nie ma w ogóle, a tak naprawdę ono jest w bardzo wielu miejscach. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jak go szukać. Na koniec przypominam Wam też, że jeżeli interesuje Was kuchnia egipska i chcecie samodzielnie gotować egipskie dania wegańskie, wegetariańskie, ale nie tylko, to wciąż możecie kupić nasze e-booki z przepisami kuchni egipskiej. Dostępne są w naszym sklepie. Link do sklepu jest w opisie filmu. Gwarantuję Wam, że drugiego takiego produktu w języku polskim nie znajdziecie, a będziecie mogli spróbować pysznych egipskich dań, które przygotujecie sami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia. Cześć!